Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. W dzisiejszej recenzji przedstawię Wam słuchawki firmy Maxell. To nowy model BT2150. Są to słuchawki bezprzewodowe na Bluetooth. Cena takich słuchawek oficjalna ma wynosić jakieś 229 zł. I te 229 zł to będzie taka górna cena, tak więc mam nadzieję, że w sklepach internetowych będzie je można kupić poniżej 200 zł. Wtedy myślę, że będzie to naprawdę atrakcyjna cena, jak za tak dobry sprzęt. Generalnie w testach te słuchawki wypadły bardzo dobrze. Mają też kilka mankamentów, o których oczywiście trzeba wspomnieć. To zobaczycie sobie w trakcie recenzji. Tak więc zapraszam do oglądania. Dobrze, moi drodzy, pora się im troszeczkę bliżej przyjrzeć. Przy okazji powiem Wam jeszcze tak, jeśli chodzi o parametry, to są takie dość przeciętne, bym powiedział. Pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz, impedancja na poziomie 32 Ohm oraz SPL 118 dB. Mamy tutaj 40 mm przetworniki, które są, powiem Wam, całkiem niezłe, jak za słuchawki w tej cenie. Jeśli chodzi o komunikację, to wykorzystują one standard Bluetooth w wersji 3.0, a zasięg sugerowany przez producenta 10 metrów, faktycznie tak do 8-9 metrów grały mi perfekcyjnie, dopiero później zaczynało coś się z nimi dziać, tak więc pod tym względem jest naprawdę fajnie. Ładowanie baterii trwa kilka godzin, no i na ładnych też kilka godzin wystarcza ta bateria. Tutaj mamy właśnie to miejsce do ładowania, w zestawie mamy też kabelek, żeby to sobie naładować. Same słuchawki, waga około 240 gram, czyli takie ani lekkie, ani ciężkie, natomiast są mimo wszystko wygodne, a to z takich względów, że nie powodują dużego nacisku na głowę tak od boków. Jak widzicie, nie mają jakiejś takiej wielkiej tendencji do powracania, do ściskania tej głowy, tak więc pod tym względem jest dobrze. Pomimo że pałąk, pomimo że jest dość elastyczny, jest praktycznie podbity tylko kawałkiem gumy. Cały pałąk jest gumowy, ale przez to jest dość solidny. Prowadnice mamy z aluminium, więc fajnie, są dość wytrzymałe. Rozregulować się możemy aż tak, więc na każdego bez problemu wejdą. Później mamy też takie całkiem niezłe elementy, a raczej proste. Najgorsze elementy z tego, co zauważyłem, to są chyba te prowadnice trzymające same nauszniki, ponieważ jest to zwykły plastik i jest to takiej sobie grubości, ale też znowu ciężko by było to złamać. Patrząc dalej, tu mamy logo Maxell, niestety błyszczący plastik, wystarczy dotknąć palcem i mamy odcisk gotowy. Ozdobnik, ale taki troszeczkę słaby w utrzymaniu przez to. Dalsza część wykonana jest bardzo fajnie. Same te nauszniki są wypełnione mięciutką gąbką, nie ma tego co prawda za dużo, ale jako że te słuchawki nie ściskają głowy, jak już mówiłem, to nie musi być tego jakoś super dużo. Bardzo fajnie się dopasowują do głowy, zapewniają dobry komfort i ruchomość nauszników jest tak, troszeczkę w tą stronę zupełnie i jeszcze tak się wyginają, więc możemy je sobie bardzo ładnie dopasować, tak żeby dobrze przylegały, nie uciskały, było nam wygodnie. Więc konstrukcja, generalnie całe zawieszenie jest przemyślane. I mamy tutaj też oczywiście panel sterowania. Widzicie też mikrofon, który no sprawdza się tak sobie. Normalny mikrofon w słuchawkach, ani rewelacyjny, ani też jakiś słaby. No i sterowanie. Włącznik i parowanie. Ciszej, głośniej. Oraz play, pauza, utwór w tył, utwór w przód. Jak widzicie, jeden przycisk nie ma nic. Jeden ma wypustkę, drugi ma wypustkę. Dlatego dotykając palcem możemy sobie zlokalizować co jest co. Tak samo tutaj. Włącznik nie ma nic, głośniej i ciszej, więc bardzo szybko można się tego panelu sterowania nauczyć i komfortowo przy pomocy tego obsługiwać nasz smartfon. Więc generalnie pod względem wykonania i komfortu to jak za te około 200-220 zł jest bardzo fajnie. Za chwilę będzie jeszcze sekcja muzyczna, pod względem muzyki powiem Wam, że jest naprawdę nieźle. Troszeczkę słabo wypadają w klasyce, troszeczkę słabo w muzyce elektronicznej, natomiast w muzyce rozrywkowej, uwaga, grach, takich smartfonowych grach, czy na tablecie, jest po prostu super. Bardzo fajne efekty, bardzo dobre, mocne. Mam też mocny bas, troszeczkę przekolorowany, ale mimo wszystko jest jeszcze przyjemny. W utworach takich rozrywkowych mamy też dobry wokal i dość wyraźne ścieżki.
podsumowując, po raz kolejny firma Maxell odwaliła kawał dobrej roboty i wypuściła konkretne słuchawki bezprzewodowe, które są i wygodne, i nie są aż takie drogie. Przy okazji grają naprawdę bardzo fajnie. Mam co prawda kilka drobnych mankamentów, ale myślę, że w tej cenie można to jeszcze wybaczyć. Gdyby kosztowały na przykład 300 zł, no to już by było troszeczkę gorzej, a że kosztują 220, może nawet uda się je kupić taniej, to wtedy ta cena jest jak najbardziej ok, jak za sprzęt tej klasy i tak wykonany jak właśnie ten model. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji, za chwilę będzie jeszcze ocena końcowa, podsumowanie i pozdrawiam Was, cześć!